7 maja w ramach prowadzonej akcji Budki lęgowe dla ptaków od myśliwych koło łowieckie Diana w Pogórzu zakupiło 8 budek lęgowych dla ptaków. Karmniki zostały przekazane szkole podstawowej z Pogórza. Dzisiaj zorganizowaliśmy razem z dziećmi ze szkoły podstawowej w Pogórzu akcję wieszania budek lęgowych dla małych ptaków. Powiesiliśmy około 8 budek, dzieci razem z myśliwymi i po prostu chcemy nawiązać jak najlepszą współpracę z młodzieżą, z dziećmi, uświadamiać na czym polega praca myśliwych, że to nie tylko jednokierunkowo, że głównie myśliwi bardzo dbają o przyrodę i ekologię. Akurat ze względów czasowych to żeśmy gotowe zakupili, trochę musieliśmy zmodyfikować, no bo producent jednak nie ma do czynienia na co dzień z tym i nie wie jak to i potem, żeby szło prosto wyraźnie zamontować. Akcje były i potem na jakiś czas tak trochę zanikły, no i z zarządem podjęliśmy taką inicjatywę, żeby rozpropagować na nowo kontakty z dziećmi, z ludźmi, żeby właśnie wieszać budki, może na jesień zbierać, dzieci zbierałyby żołędzie, a my im tam zasponsorujemy jakieś nagrody. Po prostu chcemy być bliżej ludzi i pokazać im naszą pracę. Dzisiaj z Pogórza, no bo jeżeli no planujemy, może to musimy się jeszcze z dyrektorem dogadać, na ich świetlicy zrobić jakąś wystawę. Ja tu dzisiaj przywiozłem tylko kilka takich z mojej prywatnej kolekcji obrazków, żeby im pokazać. Przywiozłem zrzut poroża, jelenia, no po prostu żeby wiedzieli skąd się to wszystko bierze. I żeby o kulturę też dbamy. W tym roku będziemy mieli 70-lecie koła łowieckiego. No to też zapraszamy pana redaktora, żeby zrobił materiał, no bo to jest z taką pompą, z odznaczeniami dla myśliwych. Przyjeżdżał łowczy okręgowy. No naprawdę i myśliwi z rodzinami. Koło ma siedzibę tutaj właśnie w Skoczowie, adres jest na Olszyny 10 i wynajmowanej świetlicy, a tutaj stoimy przed tak zwaną kolibą, gdzie niejednokrotnie po polowaniach siadamy, no bo jednak trzeba się przy ognisku zagrzać, jakąś kiełbasę zjeść. Dziś myśliwy to ma za dużo by musiał stracić, bo stracił broń, wszystko. Przez własną głupotę bym to powiedział, ale to dobrze, nie, jak ktoś jest nieodpowiedzialny, no to nie zasługuje na miano prawego myśliwego. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.